Największym wyzwaniem oczywiście był czas. W bardzo krótkim czasie, zaledwie kilku miesięcy, musieliśmy przygotować i zrealizować jedno z najdłuższych inwestycji mikrotunelowych, tak by umożliwić przesył ścieków sanitarnych z zakładu Farysa na Świderską jeszcze przed okresem zimowym. Wykonywaliśmy bardzo długie przekroczenie, dosyć dużą średnicą. Z uwagi, że inwestycja realizowana była w trudnym terenie, pod wałem przeciwpowodziowym oraz w dosyć znacznym zbliżeniu do mostu północnego, na etapie jej przygotowania pozyskaliśmy szereg opinii eksperckich, specjalistów różnych dziedzin, które potwierdzają, że taka lokalizacja przewiertu jest bezpieczna, zarówno na etapie jego realizacji oraz dalszej eksploatacji. W procesie budowlanym wykonywania zarówno nitki A, jak i nitki B brało udział około 100 osób. Długość zarówno nitki A, jak i nitki B wynosi ponad 790 metrów, co czyni go pierwszym pod względem długości przewiertem o takiej średnicy, czyli 1200 mm. Średnia prędkość przewiertu nitki A wynosiła 23 metry na dobę, natomiast średnia prędkość przewiertu nitki B wynosiła 29 metrów na dobę. Kolejnym wyzwaniem było zorganizowanie w jednym momencie od 12 do 15 dźwigów o tonażu powyżej 100 ton. Dźwigi musiały zjechać z całego województwa mazowieckiego. Doświadczenie zdobyte na nitce A pozwoliło nam skrócić przewiert na nitce B poprzez dokonanie dodatkowych otworów geologicznych pozwalających usunąć przeszkody takie jak głazy, kamienie narzutowe. Dzięki temu udało się skrócić czas samego przewiertu względem nitki A o 7 dni. Na pewno najważniejszą rzeczą z punktu widzenia zapewnienia niezawodności przesyłu ścieków do oczyszczalni ścieków Czajka jest w tej chwili wykonanie fazy drugiej układu przesyłowego. Na pracę tę zawarliśmy już umowę. Umowa ta przewiduje wykonanie obiektów na terenie zakładu Farysa oraz na terenie zakładu Świderska po drugiej stronie Wisły. Możliwy będzie grawitacyjny przesył ścieków z Bielan na Białołękę i dalej do oczyszczalni ścieków Czajka. Thank you.